30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został kanclerzem III Rzeszy. Rozpoczynają się rządy faszystów. Młody Kurt Gerstein jest głęboko wierzącym chrześcijaninem. Udziela się w młodzieżowych organizacjach chrześcijańskich. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Berlinie rozpoczyna pracę i wstępuje do NSDAP. Niemieckie władze rozwiązały różne organizacje kościelne, a innym zakazały działalności. Gersteinowi nie podoba się działalność pronazistowskiego powstałego w 1932 roku ruchu religijnego Niemieccy Chrześcijanie. Kurt rozprowadza ulotki wyśmiewające ten ruch i nazistowskich urzędników. Zostaje kilkakrotnie aresztowany. W 1936 roku za swoją działalność antyhitlerowską został wyrzucony z NSDAP. W 1937 roku żeni się z Elfriede Bensch. W ciągu kilku lat przyszły na świat trójka dzieci: Arnulf, Adelheid i Olaf. Gerstein studiuje medycynę i teologię. W 1939 roku jego ojciec, który ma poglądy nacjonalistyczne, namawia go do powrotu do NSDAP. Jako sędzia okręgowy i nazista pomaga synowi w powrocie do partii. W 1941 roku Kurt Gerstein zgłasza się na ochotnika do Waffen-SS. Nie znamy przyczyn jego decyzji. Po wojnie sugerował, że chciał poznać mechanizmy działania Waffen-SS. A dokładnie interesował się akcją T4, w której chodziło o eutanazję osób umysłowo chorych. Jego szwagierka poniosła śmierć w ramach tej akcji. Po zakończeniu szkolenia w SS dowództwo uwzględniło fakt wyszkolenia Gersteina w zakresie inżynierii i medycyny. W 1941 roku skierowano go do pracy w służbie medycznej w dziale higieny w berlińskim oddziale SS. Zajmował się dezynfekcją i uzdatnianiem wody dla wojska. czerwca 1942 roku od Sturmbannführera Rolfa Gintera, zastępcy Adolfa Eichmanna, otrzymuje rozkaz dostarczenia cyklonu B do obozów koncentracyjnych. 100 kg cyklonu B dostarcza SS Gruppenführerowi Oldi Globikowi, dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa, który w tym czasie kierował akcją Reinhardt, czyli eksterminacją polskich Żydów. Z lakonicznej wzmianki w raporcie Gersteina wynika, że przy okazji pobytu w Lublinie odwiedził obóz koncentracyjny w Majdanku, po którym oprowadzał go komendant obozu w Bełżcu Christian Wirth. 18 sierpnia 1942 roku Gerstein odwiedza obóz w Bełżcu, gdzie staje się świadkiem zagazowania spalinami około 5000 Żydów. Zrozumiał wtedy, do czego ma służyć cyklon B, który ma zastąpić spaliny. W drodze powrotnej do Berlina w pociągu poznaje barona Gorana von Ottera, szwedzkiego dyplomatę. Kurt Gerstein próbuje przekazać mu informacje o zagładzie Żydów w obozach koncentracyjnych. Niestety, szwedzki rząd przekazał raport do Londynu dopiero 3 lata później, w sierpniu 1945 roku. W Berlinie Gerstein odwiedza nuncjusza apostolskiego w Niemczech, arcybiskupa Cesare Orsniego, prosząc o przekazanie relacji do Watykanu. Został jednak wyrzucony, gdy wyjawił, że jest członkiem Waffen-SS. Cesare Orsniego sympatyzuje z nazistami, jest antysemitą i faszystą. Dąży do pojednania z Hitlerem mimo świadomości ludobójstwa i Holokaustu. Kurt Gerstein podejmuje próby poinformowania aliantów i światowej opinii publicznej. Napotyka się z obojętnością i niedowierzaniem. Podejmowane działania nie przyniosły pożądanych skutków.
Gerstein przekazał relację wszystkim swoim przyjaciołom. Udało mu się powiadomić holenderski ruch oporu, który informuje Londyn. Alianci nie dowierzają oficerowi SS. Próby powiadomienia Piusa XII są blokowane m.in. przez Cesare Orsiniego. Prawdopodobnie informacje o Holokauście docierały do papieża. Pius XII nie zaprotestował przeciwko okrucieństwu hitlerowców i represji wobec Żydów, za co był krytykowany. Papież był przychylnie nastawiony do narodowo-katolickich dyktatur, takich jak generała Franco w Hiszpanii. Gerstein dostarcza Cyklon B do obozów Mauthausen, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück. Mimo dylematów sumienia wykonuje rozkazy. W kwietniu 1945 roku, tuż przed zakończeniem wojny, Gerstein skontaktował się z władzami francuskimi w Badenii-Wittenbergi, by im przekazać informacje o ludobójstwie. Zaoferował pomoc jako świadek w sprawie karnej najwyższych urzędników nazistowskich. Powstaje raport Gersteina. Raport powstał w kwietniu 1945 roku. Gerstein był przetrzymywany przez Francuzów jako jeniec wojenny. Większość doniesień Gersteina uznano wówczas za nieprawdopodobne lub za prowokację ze strony SS. 13 lipca 1945 roku został przez Francuzów uznany za podejrzanego o udział w zbrodniach. Aresztowany i wysłany do więzienia w Paryżu. Raport z przesłuchań w Paryżu wskazuje, że Francuzi potraktowali Gersteina jako SS-mana, który w zamian za zeznania chce uzyskać wolność. Nie wierzyli w jego zapewnienia o oporze i ideowym celu podjęcia służby w SS. 25 lipca 1945 roku, w 12 dni po osadzeniu Kurta Gersteina w paryskim więzieniu, jego ciało znaleziono powieszone w celi. Brak pewnych informacji, czy został przez kogoś powieszony, czy też popełnił samobójstwo. Raport stał się jednym z kluczowych dowodów Holokaustu w procesie norymberskim oraz w procesie Adolfa Eichmanna. Ocenę sumienia Kurta Gersteina pozostawiam widzom.